Przestraszony mężczyzna strzela do włamywacza. Mężczyzna z Houston został obudzony przez włamywacza we wtorek rano i postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość, gdy policja nie przybyła na czas. Około 10 rano Ford Mustang zaparkował przed domem Quintona Wooda. Dwudziestopięcioletni Avery Powell zadzwonił dzwonkiem trzykrotnie, po czym wyważył drzwi do mieszkania. Wood dzwonił na policję, gdy skonfrontował się z napastnikiem i rozkazał mu opuścić jego dom. Powell nie posłuchał i Wood, który był wcześniej ofiarą włamania, pociągnął za spust. Po tym błagał policję, by przybyła na miejsce jak najszybciej. Powell został przetransportowany do szpitala helikopterem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został oskarżony o włamanie.